Które konstrukcje radiowe uważasz za najbardziej udane? Polskie? Tak. Na pewno pionierska była konstrukcja Pioniera. I to skonstruował Wilhelm Rutkiewicz. To było po wojnie, zaraz tuż po wojnie, w Dzierżoniowie. Tam założona była diora. I zresztą można powiedzieć, że również z Dzierżoniowa tak jakby wyłonił się nasz instytut, tak jakby tak spojrzeć już bardzo historycznie. A przynajmniej ta część próżniowa naszego instytutu. No tak jest, czyli konstrukcja lamp OCH21, OBL21, UY1N. Przygotowano odbiornik, który mógł być zasilany także prądem stałym. Tak, bo tam nie było transformatora sieciowego, co upraszczało i potaniało konstrukcję. Pierwsze egzemplarze tego odbiornika były wykonywane głównie w oparciu o podzespoły zagraniczne. Kondensator strojeniowy, filtry były chyba od AGI, bo były takie wersje z kwadratowymi filtrami. Oporniki i kondensatory też w tych pierwszych egzemplarzach były sprowadzane zagraniczne, no, co należy tłumaczyć tym, że po wojnie po prostu nie było żadnej produkcji, trzeba było wszystko robić po prostu od zera. Profesor Barwisz, pierwszy dyrektor naszego instytutu, uruchomił Państwową Wytwórnię Lamp Radiowych w Dzierżoniowie. W nieodległej Bielawie powstała też mniej więcej w tym samym czasie wytwórnia urządzeń megafonowych. I to tam robili wzmacniacze takie większej mocy, jakieś tam na potrzeby kolei albo jakichś tam nagłośnień, czy też może takiej nawet radiofonizacji przewodowej. Nie przyjęła się w Polsce tak bardzo, na szczęście. W Polsce się nie przyjęła, ale na Słowacji czy w Czechach. Kołchoźniki? Można spotkać po wsiach. To jeszcze działa? Działa. Wróćmy jeszcze do Pioniera. Prosta, niezawodna konstrukcja. Produkowany był w różnych wersjach przez w zasadzie 20 lat. Wszystkie przecież promyki to była tak naprawdę konstrukcja Pioniera. Tylko w innej obudowie. W innej obudowie. Nawet jeszcze te odbiorniki późniejsze. Tam też co prawda była inna obsada lamp, bo już były lampy nawalowe. Ale sama w zasadzie istota pozostawała taka sama. Był jeszcze ciekawy okres produkcji Pioniera, czyli tajne zarządzenie, którego skutkiem było skrócenie zakresu fal krótkich, żeby nie można było... Nie można było słuchać RWE. To jest jeszcze ciekawsze nawet niż Stalinogród na skali wielu odbiorników. Młodszym przypomnijmy, że... To ty powiedz. Dobra, ale mnie nie widać tak. Ale to nie szkodzi. Dobra. Młodszym widzom należy przypomnieć, że w tym czasie Katowice nazywały się Stalinogród. To był krótki czas, ale bardzo brzemienny w skutkach. I znajduje swoje miejsce na skalach wielu odbiorników, między innymi dużej, potężnej stolicy. Ale nie tylko, po Pionierów także. I w tym czasie odbiorniki radiowe miały skrócony zakres fal krótkich. Ze względu na propagację tych fal, zagłuszanie stacji zagranicznych było bardzo utrudnione na wysokich zakresach fal krótkich, ponieważ ten zakres jest aktywny głównie w dzień i charakteryzuje się dużą strefą martwą. Dlatego prościej po prostu zakazać produkcji odbiorników z odpowiednim zakresem. Aczkolwiek radzono sobie z tym. Nie wiem, czy wiesz, że we Wrocławiu była duża ilość prywatnych punktów napraw odbiorników radiowych. Prywatnych, mówimy o okresie siermiężnej komuny. A dlaczego tak się stało? Mianowicie jak zlikwidowano zagłuszarki, bo pracowała taka jedna tam zagłuszarka chyba pod Wrocławiem, gdzieś tam w okolicy, trzeba było jakoś zagospodarować tych ludzi, którzy byli już wtedy niepotrzebni do obsługi tychże zagłuszarek. No i postanowiono, że najprościej będzie po prostu pozwolić im prowadzić prywatne zakłady napraw radiowo-telewizyjnych.